Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o rzeczy, która dla jednych jest śmieszna i głupia, a dla innych może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem. Rzeczą tą jest bagażnik na przystawki, taki jak widzicie na moim dachu, a dokładnie bagażnik Treefrog Pro 3. W dzisiejszym materiale postaram się Wam przekazać małą dawkę wiedzy na temat tego typu bagażników rowerowych, ponieważ mojego Treefroga testuję już od prawie roku. Zanim to jednak nastąpi, sprawdźmy, co producent dołącza do opakowania. Tak jak wspominałem wcześniej, model mojego bagażnika to Treefrog Pro 3. Jest to najwyższa wersja bagażnika, która służy do przewozu rowerów cięższych, takich jak endurówki i e-bajki, ale na nim przewieziemy również pozostałe rowery, czyli te lżejsze szosy, gravele, jakieś zwykłe rowery rekreacyjne, crossowe, górale, po prostu wszystko, więc śmiało możemy powiedzieć, że jest to bagażnik najbardziej uniwersalny, bo przewieziemy na nim prawie każdy rower. To, co tutaj widzimy, to bagażnik, który znajduje się w środku, więc po prostu sprawdźmy, co w tym pudle jest. No i proszę bardzo, mamy tutaj zestaw, jest to cały bagażnik, jest to pełny zestaw i warto tutaj podkreślić, że za pomocą tego zestawu możemy już śmiało przewozić rowery na dachu samochodu. Nie potrzebujemy już żadnych uchwytów, żadnych dodatkowych belek, po prostu mocujemy na przystawkach ten bagażnik i możemy się cieszyć z jego użytkowania. No i co my tutaj mamy w środku? Zacznę może od najważniejszej części tego bagażnika, czyli od przystawki. To jest właśnie taka przystawka, która służy do mocowania tylnego koła na dachu samochodu. Jak już jestem przy niej, to opowiem, z czego ona jest zbudowana. No więc oczywiście najważniejsze, zbudowana jest ona z gumowej przystawki, która na zasadzie podciśnienia przykleja się do naszego dachu. Ona osłoniona jest specjalną plastikową zaślepką, która chroni tą przystawkę przed wszelkimi uszkodzeniami. Mamy tutaj taki standardowy pasek, jaki jest w większości bagażników rowerowych. No i oczywiście jest tutaj korpus razem z pompką, z kielichem ssącym. Tutaj mamy tłok. Na tłoku jest biały pasek, który, jak później zobaczycie, informuje nas o tym, czy przystawka została dobrze zamontowana na dachu, czy może coś jest nie tak. Także takich przystawek w tym zestawie mam tutaj 3, ponieważ ten bagażnik to bagażnik na 3 rowery. Oprócz tego są tutaj ośki, a właściwie szybkozamykacze, które służą do montażu widelców, bo oczywiście ten bagażnik to jest bagażnik, który umożliwia nam przewóz rowerów, łapiąc te rowery za widelec. Tutaj te wszystkie 3 adaptery służą do tego, że możemy bezpośrednio do nich zamontować widelec rowerowy i to jest fajne, bo w przypadku, gdy kupujemy standardową wersję bagażnika, możemy tutaj właśnie zamontować takie zwykłe, zwyczajne, standardowe rowery, które są wyposażone w widelec na szybkozamykacz. Także mamy tutaj 3 dodatkowe szybkozamykacze. Tutaj oczywiście są również takie specjalne adapterki. One również są w zestawie, które wciskamy tutaj do wnętrza tej ośki, tego adaptera i możemy bezpośrednio na nie nasunąć widelec, zamknąć, wszystko działa, jest zamontowane jak należy. W przypadku, gdy mamy rower z osią sztywną, to również nie ma takiego problemu, ponieważ ten otwór w tym adapterze, który tutaj widzicie, właśnie służy do tego, żeby taką ośkę przełożyć na drugą stronę, a właściwie zakręcić. Rozstaw widelca, który jest w standardowym bagażniku, to 15 na 100 mm, także taką sztywną ośkę bez problemu tutaj zamontujemy. Ale co w przypadku, gdy przykładowo mamy boosta, czy też mamy jakiś inny widelec niestandardowy jak Lefty od Cannondale'a, również nie ma z tym problemu. Każdy adapter jesteśmy w stanie dokupić na stronie producenta. Tych adapterów jest naprawdę mnóstwo. Tak naprawdę pewnie wszystkie ośki 15 na 110, 20 na 100, 20 na 110, właśnie adaptery do Lefty'ego, Cannondale'a, jest po prostu wszystko. Pokażę, jak wygląda właśnie główna belka. Ona jest zbudowana z belki i 5 przyssawek. Każda przyssawka trzyma z siłą około 110 kg, więc łatwo sobie policzyć, z jaką siłą trzyma ta belka, kiedy jest przyczepiona do dachu samochodu. No, jest to naprawdę ogromna siła. Później Wam pokażę, jak możecie próbować wyrywać ten bagażnik i prędzej obawiałbym się o Waszą karoserię, ewentualnie szpachlę, która się znajduje na dachu, czy to się ze wszystkim nie oderwie. No, jest naprawdę spoko. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy w zestawie, są takie paski, rzepy służące do unieruchomienia ramion korby w trakcie transportu. Jest również buteleczka z atomizerem do napełniania wodą i ta woda jest również bardzo ważna przy montażu, to pokażę Wam, jak już będziemy montować sobie rowery na dachu. Jest ściereczka do czyszczenia powierzchni, bo przyssawki, a także powierzchnia, do której będą one przylegały, musi być czysta, nie może być tam żadnych nierówności, pyłu. Musimy o to dbać, jeżeli chcemy, żeby nasze rowery bezpiecznie zostały przetransportowane z punktu A do punktu B. No i jest jeszcze dodatkowo mała tubka smaru, służąca do serwisowania tych oto tłoków. Czyli oczywiście jest tutaj również instrukcja w języku polskim, jest napisane dokładnie wszystko, w jaki sposób powinniśmy użytkować ten bagażnik. Tych zasad jest kilka, do których musimy się stosować, ale jeżeli będziemy naprawdę je przestrzegać, to nie ma takiej możliwości, żeby coś stało się z naszymi rowerami podczas transportu. Ok, no więc mamy to. Opowiedziałem już Wam w skrócie o tym, co my tutaj mamy, jak to mniej więcej działa, więc zabieramy się teraz za montaż. Pierwszą rzeczą, od której zaczniemy montaż, jest napełnienie butelki wodą. Butelkę napełniłem już wodą, mogę przejść do zwilżania moich przyssawek, ale zanim to nastąpi, musimy pamiętać o tym, że powierzchnia, do której te przyssawki będą przylegały, musi być czysta i pozbawiona wszelkich nierówności. Dlatego ja również tą wodę wykorzystuję do tego, żeby oczyścić powierzchnię. Tutaj czyszczę miejsce, gdzie wiem, gdzie ten bagażnik będzie przylegał do mojego dachu. Już jest czyste. Ok, mogę przejść teraz do montażu przyssawek. Demontujemy zaślepkę. Sprawdzamy, czy powierzchnia przyssawki jest czysta, czy nie ma tutaj żadnych uszkodzeń, czy ona gdzieś nie jest poszarpana, ponieważ każde z takich jakichś defektów może wpłynąć na to, czy ona będzie przylegała, czy nie będzie przylegała do naszego dachu. Więc ja już widzę, że wszystko jest ok, dlatego dwoma ruchami atomizera zwilżam powierzchnię przyssawki i już w tym momencie mogę przejść do montażu na dachu. Ustawiam ją w ten sposób, żeby ten zaczep oczywiście był od strony zewnętrznej, żeby łatwiej było montować rower. Ja tutaj już widzę, gdzie wcześniej miałem zamontowaną przyssawkę, został jakiś brud, więc wiem, że ona musi być zaczepiona dokładnie w tym miejscu. Oczywiście sprawdzamy osiowość, czy koło naszego roweru będzie ustawione we właściwy sposób, czyli wzdłuż linii auta, ponieważ rower powinien być ustawiony dokładnie, równolegle. Tutaj mamy naszą pompkę, jest tutaj taki specjalny biały pasek i rozpoczynamy pompowanie. Pompujemy tyle razy, ile trzeba, a dokładnie tyle razy, żeby ten biały pasek schował nam się w kielichu ssącym. I pompujemy, widzimy, że przyssawka robi się coraz bardziej płaska i zobaczcie, ten tłok wszedł całkowicie do środka. Jeżeli nie widzimy białego paska, to oznacza, że wszystko zamontowane jest we właściwy sposób. Teraz mamy pewność, że po prostu nasz rower nie odleci z dachu. Ok, mamy przyczepioną już tylną przyssawkę, teraz możemy przejść do zaczepienia naszej belki bagażnika. Tutaj procedura jest dokładnie taka sama, ściągamy wszystkie zaślepki. Sprawdzamy, czy przyssawki nie posiadają żadnych uszkodzeń, czy są czyste. Wszystko jest ok. I tak samo wodą spryskujemy po 2 kliknięcia każdą z przyssawek. I w tym momencie jesteśmy gotowi do tego, żeby przymocować bagażnik na dachu. Sprawdzamy ustawienie, tak żeby bagażnik był równo na tym dachu. Jest równo, jest wszystko ok. Mogę przejść znowu do pompowania. I tak pompuję. Znowu dzieje się to samo. Przyssawka robi się coraz bardziej płaska, tłok wchodzi do środka i jak widzimy, biały pasek się schował, to oznacza, że wszystko jest ok. I tak robimy dokładnie z każdą przyssawką. Robimy to po kolei od zewnętrznej, a właściwie od tej, która jest bliżej nas, po kolei do tej, która jest najdalej od nas. Mamy przyczepiony bagażnik. Sprawdźcie sami, z jaką siłą ja mogę ciągnąć za te adaptery. Całe auto się trzęsie. Bagażnik ani drgnie, to jest naprawdę ogromna siła. Przy okazji od razu teraz pokażę Wam, w jaki sposób demontować taki bagażnik. Demontaż jest dużo łatwiejszy niż montaż, ponieważ wystarczy, że podważymy delikatnie naszą przyssawkę. Pompka, właściwie tłok pompki wychodzi i to przyssawkę możemy bez problemu odczepić. Jeżeli chcemy ją ponownie zamontować, wystarczy zrobić to, co wcześniej, czyli nacisnąć kilka razy pompką i ona znowu wraca na swoje miejsce. Przejdźmy teraz do montażu roweru. Żeby zamontować rower, musimy oczywiście ściągnąć przednie koło, a więc już się za to biorę. Wykręcam moją ośkę, która będzie nam potrzebna, ponieważ za tą samą ośkę ten bagażnik będzie przymocowany. Koło mam już zdemontowane, a więc rower mogę umieścić bez problemu na dachu. Podnoszę go, montuję tutaj na tej tylnej przyssawce, łapię za widelec i po prostu zwyczajnie jak w koło wsuwam oś. No i tutaj zobaczcie, pojawia się ten problem, o którym mówiłem. To jest adapter przystosowany do osiek 15 na 100 mm. Mój widelec jest wykonany w buście, czyli rozstaw widelca to 110 mm, ale nie jest to żaden problem, ponieważ w tym miejscu można wykorzystać pewno bardzo, bardzo tanie rozwiązanie, które działa. Sprawdzałem je, byłem z tym bagażnikiem na autostradach, na polnych drogach, na zwykłych dróżkach. Zrobiłem taką zwykłą przejściówkę z rurki PVC, którą kupiłem w sklepie elektrycznym. Tą przejściówkę zwyczajnie w świecie wsadzam w to miejsce, czyli w ten centymetr luzu, który mamy, i w tym momencie już bez problemu mogę dokręcić ośkę i zamontować rower na belce. Oczywiście dużo lepiej byłoby, gdyby ta przejściówka była wykonana z jakiegoś trwalszego materiału, na przykład z aluminium. I na pewno byłoby to solidniejsze i pewniejsze rozwiązanie, ale no ja zrobiłem coś na szybko, tak zwane druciarstwo, no ale działa, zobaczcie sami. Zostało nam jeszcze zamocowanie tylnego koła na pasku. Mocuję pasek, wszystko jest ściśnięte. I w tym miejscu muszę opowiedzieć o czymś, dlaczego ta przyssawka powinna być lepiej zamontowana na szybie samochodu, a nie na dachu. No w przypadku mojego samochodu można łatwo zauważyć, że po prostu jedna przyssawka powoduje, że za duża siła działa w jednym punkcie i bagażnik, a nie, przepraszam, i dach pracuje. Jak widać, blacha się ugina. Ok, ja się biorę za montaż drugiego roweru i za chwilę jedziemy na jazdę próbną. Zobaczycie, jak rowery zachowują się na dachu. Cena. To jest na pewno coś, co Was interesuje. No i tutaj powiem tak. Cena jest naprawdę atrakcyjna, ponieważ tutaj cały zestaw, który posłuży nam do montażu rowerów, w przypadku mojego bagażnika, czyli najwyższego modelu, to jest około 2000. Powiedzmy, cena bazowa to jest około 2300. Weźcie sobie pod uwagę, jeżeli chcecie mieć bagażnik na 3 rowery z normalnymi belkami, no ta cena robi się przeważnie większa, jeżeli ten bagażnik chce mieć rzeczywiście bardzo dobrej jakości. Jak wygląda ten bagażnik na przyssawki w stosunku do innych producentów, którzy tworzą podobne bagażniki, na przykład Seasucker. Seasucker to jest taka topowa firma. Praktycznie każdy, kto kojarzy jakieś bagażniki na przyssawki, to kojarzy po prostu bagażniki Seasuckera. No i tutaj Seasucker jest o wiele droższy. Jest o wiele droższy i podam tutaj przykład bagażnika na jeden rower. Taki bagażnik w Seasuckerze kosztuje około 1600 zł w przypadku bagażnika takiego zwykłego. Natomiast w przypadku bagażnika Treefrog ten sam kosztuje około 900 zł. 1200 kosztuje wersja dla cięższych rowerów, więc tutaj już widzicie różnicę. No i trzeba się zastanowić, czy warto przepłacać i czy warto dopłacać do Seasuckera, jeśli Treefrog ma naprawdę bardzo dobrą jakość. I widać to przede wszystkim po wykonaniu tych przyssawek, po wykonaniu tych wszystkich pompek. To jest naprawdę wykonane z dużą dbałością, precyzją, wygląda to naprawdę dobrze. Została nam jeszcze kwestia serwisowania naszych przyssawek. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ od tego będzie zależało, czy te rowery nie odfruną nam z naszego dachu. Jak w ogóle zabrać się do takiego serwisowania? Jest to bardzo prosta czynność, ją możemy wykonywać tak często, jak tylko będziemy chcieli. Oczywiście im częściej, im bardziej będziemy dbali o te przyssawki, to na pewno dłużej będą nam służyć. Wystarczy jedna czynność. Musimy ten tłok pociągnąć do siebie, musimy go wyciągnąć, sprawdzamy, czy tutaj ta komora, w której jest tłok od pompki, czy ona jest czysta, i tutaj zwykłym brunoksem możemy się posłużyć do tego, żeby przeczyścić wszystko. Czyścimy wszystko z kurzu, z brudu, ze wszystkiego, co tam mogło wejść w trakcie jazdy, podczas jakichś deszczowych warunków. Kiedy już wszystko wyczyścimy, jesteśmy pewni, że w środku nie zalega nam żaden brud, możemy przejść do smarowania. I tutaj ważne jest, żeby po prostu ten tłoczek w tym miejscu porządnie przesmarować. Wyciskamy smar. Rozprowadzamy go jeszcze dodatkowo palcem, żeby tutaj to wszystko sobie się działo. Możemy bez problemu wsunąć go do środka. I tak naprawdę na tym polega ten serwis. Nadmiar smaru zbieramy ściereczką. Przy ruchu tłoka słyszymy, że tam w środku ten smar jest, że tarcie jest zmniejszone, że wszystko działa jak należy. I tak naprawdę na tym polega ten serwis. Ważne jest, żeby również zawsze zakładać zaślepki, żeby tutaj ta przyssawka nie uległa żadnej deformacji, żeby po prostu się nie uszkodziła, nie rozerwała. No i przede wszystkim sprawdzamy również, czy gdzieś nie ma jakichś uszkodzeń, przecięć, dziurek na tych przyssawkach. Jeżeli o to wszystko będziemy dbali, to ten bagażnik będzie nam służył przez wiele, wiele lat. Przyszedł czas na małe podsumowanie, no więc co myślę o bagażniku Treefrog po prawie roku użytkowania? Według mnie to naprawdę dobry sprzęcik. Przez cały rok, kiedy go używałem, kiedy woziłem na nim endurówki, elektryki, zwykłe rowery, crossowe, szosowe, gravelowe, wszystko, nie zawiódł mnie on ani razu. Więc to na pewno świadczy o tym sprzęcie, że to jest dobra półka, że jest on zrobiony z dużą dbałością, jest przede wszystkim bezawaryjny. Ale może najpierw odpowiemy sobie na pytanie, dla kogo w ogóle jest ten bagażnik, bo dlaczego mamy kupować bagażnik na przyssawki, skoro na rynku jest dużo innych bagażników, zwykłych, standardowych, na belkach, bagażników na hak, na klapy bagażnika samochodu. No dlaczego akurat mamy kupić bagażnik na przyssawki? No więc wszystko zależy od tego, czego my oczekujemy od naszego bagażnika. Bagażnik na pewno skierowany jest do osób, które cenią sobie to, że na co dzień nie muszą jeździć z czymś na dachu. No sami wiecie, że takie bagażniki, a właściwie rowery, które są na tych bagażnikach dachowych, i same bagażniki również wpływają na spalanie auta. Jest ono większe, gdy wieziemy taki bagażnik z tymi wszystkimi belkami i tak dalej na dachu. Jeżeli mamy możliwość zdemontowania tego bagażnika, no to tutaj nie ma żadnego problemu. Po prostu chowamy go do środka auta albo do domu, jeździmy sobie spokojnie, nic nas nie wkurza, nie świszczy. Ten bagażnik na pewno jest skierowany do osób, które albo bardzo często zmieniają auta, na przykład jeżdżą autami służbowymi, bądź też jeżdżą autami wypożyczonymi, lub po prostu co jakiś czas często zmieniają to auta, bo mają taki kaprys. Bagażnik pasuje do każdego auta, tak jak widać nawet do mojego Volvo, który ma małą powierzchnię dachu, pasuje bardzo dobrze. W przypadku sedanów pasuje jeszcze lepiej, bo możemy zlokalizować nasze przyssawki na tylnej szybie. Jeżeli chodzi w ogóle o montaż i demontaż, to sami widzieliście na filmiku, że robicie to bardzo szybko. Jak wejdziecie do wprawy, to tak naprawdę 5 minutek taki bagażnik jest zamontowany. Od razu powiem, co mnie osobiście denerwowało w tym bagażniku, ale to denerwowało mnie. Niekoniecznie was to musi denerwować. Ja na rower jeżdżę bardzo często i to wiąże się z tym, że ten rower przewożony jest dosyć często. I dlatego, kiedy przewożę go z punktu A do punktu B, to w tym punkcie B ja ten bagażnik muszę schować do auta, żeby go nikt nie ukradł. No bo sami wiecie, że tutaj bierzemy jedną przyssawkę, podważamy i ten bagażnik już można ściągnąć z dachu. Żyjemy w Polsce, więc sami wiecie, jak jest. Raczej wszystko się chowa i zamyka na kłódkę, żeby nikt nie ukradł. I to jest to, co mi przeszkadzało, ponieważ przez to, że jeżdżę często, cały czas musiałem montować i demontować ten bagażnik. To było dla mnie wkurzające, dlatego ja osobiście wybrałbym bagażnik zwykły, ale w momencie, gdybym nie miał własnego auta lub też miał właśnie, tak jak mówiłem, jakieś auto wypożyczone, auto służbowe, bądź też jeździł na ten rower bardzo sporadycznie, czyli nie wiem, raz na tydzień albo w ogóle raz na 2 tygodnie, to ten bagażnik to jest najlepsze rozwiązanie, jakie was może spotkać, ponieważ wy sobie ten bagażnik po prostu demontujecie, nie macie nic na dachu, nic was nie denerwuje. Jeżeli chodzi o inne produkty, które ma tutaj Treefrog, to na stronie Treefroga znajdziecie tak naprawdę wszystko. Są specjalne uchwyty do kół, możecie przywozić same przednie koła, także nie musicie się martwić o to, że przednie koło trzeba będzie brudne wozić w samochodzie. Można przyczepić również przyssawki właśnie z takimi adapterami do kół. Dodatkowo są wszystkie te adapterki do tego, żeby zamontować każdy rodzaj widelca. Poza tym mamy każdy element, jeżeli coś nam się zepsuje, nie wiem, uszkodzi się przyssawka, również te elementy można tutaj wymienić i kupić, nie ma żadnego problemu. Producent również posiada w swojej ofercie bagażniki na narty, także jest naprawdę spoko. Według mnie to jest super sprzęcik i szczerze od serca polecam, ponieważ sprawdził się, po prostu się sprawdził. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie po sobie jakiś komentarz, dajcie lajka. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie, spróbuję na nie wszystkie odpowiedzieć. Oczywiście w opisie filmu znajdziecie wszystkie potrzebne linki. Dzięki za obejrzenie, cześć!